10 listopada, godzina 12.15, temperatura 9 stopni. Dzisiaj jadę do Wyżyska, to jest miejscowość 50 km na zachód od Bydgoszczy. A po co tam jadę? Tam są bardzo ciekawe górki o wysokości, tak chyba może ze 100 metrów uda się przewyższenia zrobić. Zresztą zobaczymy, bo nie pamiętam. Ostatnio byłem tam 4 lata temu. Dojechałem. Zawsze się trzeba trochę posiłować z rowerem. No. Telefon do środka. Bateryjka. Zobaczcie, jaka duża. O, i telefon, taki gruby. O, i znowu pendolino. Tu też jest smog. Też śmierdzi. Sam smog. To chyba był zły pomysł tu przyjeżdżać. Widzicie te górki po lewej? No właśnie, tam się wybieram. Co za smród. Widzicie, jak kopcą? Jakaś masakra. Jesus. Trzeba było w masce antysmogowej chyba jechać. Albo z własnym tlenem. Przecież się uduszy zaraz. Mam nadzieję, że w lesie będzie względnie sucho. Tylko nie wiem, ile dam radę w tym smogu jeździć. To mnie dobiło. Jednak pod tym liśćmi jest sporo błota, bo wczoraj cały dzień padał deszcz. W nocy też było mokro. Część jeszcze nie wyschła. I zaczyna się podjazd. Cały czas czuję smog. Z wyraźnie wyczuwalną nutą plastiku. Palonego. W piecu węglowym. Rocznik 75-79. Południowe zbocza. Dobrze. Nasłonecznione. Oj, chyba za długo tu nie pojeżdżę, coś mi się wydaje. Rezerwat przyrody Zielona Góra. A najwyższy szczyt tutaj to Dębowa Góra. Szkoda, że w pobliżu Bydgoszczy nie ma takiej górki fajnej. Dobrze, że jest chociaż Myślęcinek. Małe to bo małe, ale dobre chociaż tyle. I wygląda na to, że jestem w najwyższym punkcie. Szczyt. Dębowa Góra. Najwyższe wzgórze w Morenie Czołowej wzdłuż Doliny Noteci. Wyjechałem stąd. Jakoś tutaj, chyba tędy. I jestem w tym miejscu. Uwaga. Główny lekarz weterynarii informuje, że afrykański pomór świń zagrożenie dla milionów świń i dzików. Nie jest groźny dla ludzi. Okej, trzeba jechać. O właśnie, którędy? Tu jest Dębowa Góra. Aha, no to spróbuję sobie tu zjechać w prawo. W takim razie. Właśnie, zapomniałem wysłać moją pozycję na serwer. Dobra, leci. Teraz każdy z Was może zobaczyć, gdzie jestem. Że jestem na Dębowej Górze. Link w opisie. Ale oczywiście na żywo. W momencie, kiedy będziecie oglądać ten film,
to zapewne akurat nie jeżdżę na rowerze. Dobra, to w prawo. Ła, jak ślisko. I mokro w tyłek. Już cały tyłek mam mokry. Ziemia jest sucha, ale liście mokre. O, chyba straciłem ścieżkę. No, chyba nie do końca tak miałem pojechać. Hej, hop. Nie, to jest ślepe, trzeba wrócić. Coś mi się przypomina ta droga, że tędy kiedyś jechałem. Jest jakaś droga? No niby jest. Dobra, to pojedziemy tu. A cóż to za wysypisko tutaj? Co to ma być? Sedesy? Jakieś brodziki? No nie. Teraz to witki mi opadły. No zobaczmy na to. Co to ma być? Obudowy telewizorów? Nie wiem. Jakiś zderzak od samochodu? Hałda śmieci. A może to w ogóle jest wysypisko śmieci w tym miejscu? Wyjechałem z lasu, a tu tabliczka uwaga polowanie. No świetnie. Jestem na czarno ubrany. A tutaj właśnie, w tym miejscu, 4 lata temu nagrałem przebiegającego mi tuż przed kierownicą czarnego jelenia. Zobaczcie. Uważaj! Jak wiadomo, myśliwy lubi pomylić z dzikiem, na przykład człowieka. To podjeżdżamy. Cmentarz ewangelicki. Chodźmy zobaczyć. Utworzone w XIX wieku dla sadników z Niemiec, mieszkańców Osieka i Bąkowa. XIX–36. O, jaka dziura pod liśćmi. O, bym zaliczył dzwona ładnego. O, na pewno nie jechałem. Którędy teraz? Tak, żeby nie pod drzewem. Solidna górka. O, przypominam sobie ten podjazd. Jechaliśmy tutaj z Arturem. Pozdrawiam, Artur. Przed Himalajami. Tu przyjechaliśmy trenować. Podjazdy. Bardzo fajny, długi podjazd. Do zachodu mam 1 godzina i 14 minut. A teraz pojedziemy chyba w lewo. Ua. Ja zamierzam cało wrócić do domu. I jeszcze raz sobie zaliczymy ten podjazd. Bardzo dobry ten podjazd. Podoba mi się.
teraz pojedziemy sobie prosto. I dobrze widziałem. Ale pozarastało całkiem. To jest chyba jakaś stara droga. Listopad też ma swój urok. Tu przeprowadzę, bo tu jest jakaś rura pod ziemią. Nie wiem, czy to jest grząskie, czy nie. A nie, spoko. Można było przejechać. O, znalazłem jeszcze jedno zastosowanie dla siodełka opuszczonego. Jak jest ciężko pod górę ruszyć, to można właśnie opuścić siodełko i zacząć z niskiej pozycji. O, tak jak teraz, na siedząco. A to dobre. Teraz siodełko do góry i już jedziemy. Muszę to wypróbować w jakimś stromszym miejscu. Zaletą listopada, grudnia, w ogóle zimy jest to, i jeżdżenia w zimie jest to, że nie ma prawie żadnego robactwa. Kleszcze, mam nadzieję, poszły spać. A, tu dziki mają chyba bajorka. Tak to wygląda. No, są ślady. Okej, okay, a my gdzie jedziemy? Tam, tam, tam. Tam. No i drugie bajorko. No są ślady racic. To oczywiście jedziemy w górę. Jak jest możliwość wyboru w dół i w górę, to trzeba jechać zawsze w górę. To tak z cyklu mądrości ludowych. Czyż nie pięknie? Wspaniale. Trzeba napawać się przyrodą, cieszyć oko i cieszyć się z małych rzeczy. Drzewostan nasienny, gospodarczy, wstęp zbroniony. To nie wstępujemy. Jedziemy dalej drogą gospodarczą. O, stado jeleni. Tam są. Fantastycznie. Ciekawy jestem, czy żyje jeszcze ten jeleń, który przebiegł 4 lata temu przez drogę. Tam na szczycie są. Poszły w tamtą stronę. Spróbuję to objechać. Może jeszcze uda mi się je spotkać. Nie liczę na to, że mi się uda, bo jelenie są bardzo płochliwe. Cały podjazd. Ślisko na tych liściach. Jelenie są gdzieś tam. Jak pojadę tutaj, objadę z prawej, a tu z lewej. I będzie guzik. Może tu na górkę. Tu biegły. Spójrzcie, są ślady. Tu biegły. Czyli przebiegły zaraz. Przebiegły tędy. Biegły tu chyba w krzaki w takim razie. Jestem w najwyższym punkcie w okolicy. No i gdzie jelenie? Nie ma ich. Trudno, co robić? Trzeba wracać. Pół godziny do zachodu słońca. I teraz jedziemy w miarę ostrożnie, żeby na koniec je nie wywrócić. Zobaczcie, jakie te liście są śliskie. Wystarczy, że lekko nacisnąć hamulec i wpada tylne koło w pośpiech. Nie mówiąc o przednim. Ja nie wiem, jak ci ludzie tutaj żyją. Po prostu jest... To jest jakiś Armagedon. Jak nie wiem, jak w takim smogu można żyć.
same domki jednorodzinne i wszyscy kopcą. Co za smród. Jest gorzej niż w centrum miasta w Bydgoszczy. Czuć sam węgiel i plastik. O, trudno, pewnie. Każdy kopci. Aż gryzie w gardle. O, proszę, następny. A z tyłu co się dzieje? O. Cudownie. A tu chyba papieża wybrali. Gryzie w gardle, szczypie w oczy. Co za syf. To był błąd, że tu przyjechałem. Ja ciekaw jestem, jak tu są normy przekroczone. Dobra, szybko się pakować i uciekać stąd. I to by było tyle na dzisiaj. Włączyłem muzykę, bo jeszcze mnie Google zablokuje. Nawigacja, wyznacz trasę do domu. Nawigacja do domu.